Nieba pokazał mi Rakutowskie Jezioro i nazwał to majestatem. Zapamiętałem, bo ja jestem taki, że piękne rzeczy pamiętam. Cieszę się, że przyjechali do naszego miasteczka moi koledzy z Krakowa, tych przelece. Chcieli jeszcze inni, ale nie mogli, bo byli to bardzo zajęte towarzystwo. Przyjechał, a nie tu zwolnie, Andrzej Domalik. Reżyser, który też kiedyś wyfrunął z małego miasteczka, bo z Rabki. Ochrzciłem mu córkę, ma na imię Zosia. Witam cię, Beatko. Mówię do Beaty Fudalej. To jest tam taki kędzierzawa głowa, która się chowa gdzieś pod krzesłami. To jest aktorka, którą najbardziej kocham w moim teatrze. No i oczywiście Basię witam, matkę mojego syna Łukasza. Wielką kiedyś biegaczkę, uczestniczkę trzech olimpiad, a teraz świetnie odchudzoną damę w średnim wieku. Witam pana, panie Piotrze. Widzicie państwo, że przyjechaliśmy razem do Kowala. Pan Piotr w roli królewskiego błazna. Wybaczcie mi, ale nie mogę w takiej chwili nie wspomnieć o moim zmarłym przyjacielu, z którym co tydzień wymieniamy listy na łamach przekroju. Pan Piotr. Jak mało kto dostrzegał w takich wydarzeniach fałsz, przesadną pompę i bardzo ją wyśmiewał. Przyjechał tu ze mną, żeby nas przestrzec przed nadmiarem powagi i żeby nam przypomnieć, że tak naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz naprawdę nie dzieje się nic. I nie stanie się nic aż do końca. Wszyscy ludzie wokół chcą żyć. Jak to chcą żyć, mówi? No trzeba umierać w końcu. Ja to powtarzam. Jak mówią do mnie, masz 70 lat, jak się czujesz? Jak to się czujesz? W tym wieku nie można pytać. Mężczyzna mężczyźnie to się pyta, czy możesz jeszcze wypić? Mogę. W porządku. Człowiek żyje. Ona była dla mnie, ona jest, a była dla mnie zawsze czymś szczególnym, ta śmierć. Ona dla mnie zawsze miała twarz pięknej, tajemniczej kobiety. Nigdy nie miała kosy, nigdy nie miała czaszki. Ona miała w sobie wdzięki seks, ona była niezwykle ponętna. Janek ma mieć grobowiec, jak to kiedyś w wojsku się mówili, prycza w pryczę. Marta protestuje, mówi, bo będziecie jeszcze do siebie wyskakiwali na małą wódkę. Ale no, ponieważ ja się pierwszy tam położę, więc Janek będzie jeszcze. I trzeba ślad zostawić, tak jak w piosence. Umierać trzeba w domu. Starczy być aktorem tyle lat jak ja. To jest aktorstwo jest zawodem dla młodych ludzi, a jeżeli dla starych, to wybitnych. A ja nigdy wybitnym aktorem nie byłem i nie chciałem być zresztą, bo to jest za dużo jest w tym wyniszczających rzeczy w człowieku, inteligencji, jego charakteru. To jest zawód, który łamie charaktery, który odbiera płeć. To jest zawód bardzo często dla kretynów. Ja starałem się ustrzec przed zidioceniem w tym fachu. Na końcu mi się nie udało, to jasne, ale wiele w sobie ocaliłem. Mam nadzieję. Ja uważam w tej chwili wadą Janka jest to, że jakoś tak zaczyna celebrować swój wiek. Co to jest 60 lat? Jak ja miałem 60 lat, to nie mogę mówić, co robiłem, bo małżonka. Ale słuchajcie. To jest jeszcze życie przed nami. No, 70, 80, no to już ty. Ale nie można tak. No. I tak się jakoś odsunął od życia artystycznego. Wszyscy go podziwiali i tak dalej. I wiele osób zresztą podziela moje zdanie, że powinien przestać mówić, jaka starość, to znaczy starość. Ja jestem młody. Ja mam lat 70, a czuję się, jakbym miał 69.
Przepraszam, że dopiero teraz, ale o miłości trzeba cicho. I właśnie wystarczy na samym końcu. Moja najukochańsza siostra Hanka. I wspomnienie o matce. Gdyby nie ona, drodzy Państwo, nie byłoby teraz tej całej zawieruchy, prawda? Dziękuję, mamo. Pamiętaj tam w niebie, że zawsze Ciebie będę najbardziej kochał. Oje, przecież gdzieś tu się za kamerą jeszcze plącze moja Marta. Ta mała czarna mówi w 6 językach, także mówi po polsku i nawet jest jej nieznany akcent kujawski. Wie na przykład, co to znaczy galancie, no. Proszę Państwa, moja Marta zamierza sprowadzić kiedyś na Kowalski cmentarz prochy tragicznie zmarłych rodziców, których zamordowano w Kirgizji. Bo z tego będziemy mieć na cmentarzu w naszym Kowalu parę Węgrów, moi drodzy. Wspaniałego rzeźbiarza, jej ojca Laszlo Mészárosa i matkę Wilmę Mészáros. Lengyel Magyar Barátság. No dobrze, już kończę. A skoro o tych, co odeszli, to proszę uwierzyć człowiekowi, który od dawna rozumie, że śmierć jest tak samo ważna jak życie, że pragnąłby, żeby na jego grobie nasze wnuki przeczytały zdanie, które od dziś towarzyszyć będzie Kowalakom w piosence. Żyć możesz wszędzie, umieraj, gdzie dom. Obejmuję Was, kochani, dziękuję i obiecuję tu kiedyś wrócić. Na zawsze. Dobrze, że instynkt, a może Pan, podpowiedzieliście mi, że tak ważne słowa należy wypowiedzieć błazeńsko, w atmosferze bardziej wygłupu niż smutnej refleksji. Dzięki temu nabierają powagi i wiarygodnieją. No, niech Pan zobaczy, widzi Pan? Wie pan co? Kiedy tylko mogę, staram się wyciągać na cmentarz mojego syna. Jak był mały, straszyłem go duchami. A teraz namawiam, żeby się z nimi skumplował. Staram się uświadomić mu, jak bardzo...